Pan Wojciech Cejerowski robi doskonałe programy pod takim ogólnym tytułem, co mnie wkurza. No nie sądzę, że przyjedzie do Czernicy, żeby tutaj zrobić materiał o tym, co mieszkańców Czernicy wkurza. Ja powiem, co mnie osobiście wkurza. No niestety może to zrobić w zastępstwie. Przepraszam, panie Wojciechu, jeżeli to będzie pewien taki plagiat z mojej strony, no ale rzeczywiście są rzeczy, które nas mogą irytować w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko w mojej gminie, tak jak tutaj w Czernicy, ale w każdej miejscowości naszego kraju. Niestety mamy pewne wady narodowe i one się uwidaczniają na każdym kroku. A ja powiem dzisiaj, co mnie wkurza, mnie jako mieszkańca gminy Czernica. A rzecz dotyczy polskich kolei państwowych. Chodzi o to, że ta stacja kolejowa, która jest za moimi plecami, ona była swego czasu remontowana. Doczekała się remontu po raz pierwszy od czasów, kiedy tutaj wyprowadzili się stąd Niemcy. A to oznacza, że następny remont będzie prawdopodobnie za 50 lat, a może dłużej. Tego nie wiemy. No i oczywiście Polak potrafi i zostało zepsute to, co mogło być zrobione dobrze. Mianowicie w czasie tego remontu, no żaden inżynier, który projektował tutaj zmiany, które nastąpiły na tej stacji kolejowej, no nie silił się, żeby zobaczyć w plany zagospodarowania przestrzennego, co tu się w ogóle wkoło tej stacji kolejowej dzieje, bo to już nie jest tak jak za Niemca, że było 5 domów na ukrzyż, w cudzysłowie mówiąc, w Czernicy, ale Czernica się rozbudowuje i po drugiej stronie stacji kolejowej, czyli od strony Wojnowic, no na polach zaczynają być stawiane domy. Od tej właśnie drugiej strony, czyli od strony Wojnowic, mówiąc, dalej jest droga, która biegnie wzdłuż torów i ludzie chcą wejść na perony również od tej strony, bo inaczej muszą nadrabiać 2 km drogi na piechotę, żeby dojść do stacji kolejowej, która jest w linii prostej oddalona raptem o 400 metrów. No są to jakieś rzeczywiste nieporozumienia i byłoby to jeszcze może nie takie irytujące, ale irytujące jest to, że kiedy ci mieszkańcy zrobili sobie taką prowizoryczną kładkę, żeby przechodzić, a trzeba jeszcze powiedzieć, że tutaj mieszka dziewczyna ze stwardnieniem rozsianym i właśnie dla niej ta kładka była zrobiona, żeby mogła dojść na stację kolejową. No to oczywiście mądrzy, zatroskani o bezpieczeństwo pracownicy kolei wzięli tą kładkę, usunęli. Tak, usunęliście państwo tą kładkę, żeby osoba niepełnosprawna nie mogła przejść dla jej bezpieczeństwa. A ja myślę, że dla jej bezpieczeństwa to, proszę państwa, trzeba było po pierwsze na dzień dobry zaprojektować przejście na perony od strony Wojnowic. To jest po pierwsze. A po drugie, jak już mieszkańcy sami zrobili kładkę, to trzeba było ją rozebrać i w to miejsce postawić dobrze zaplanowaną, bezpieczną kładkę. I takie jest dobre działanie. A co mnie tak bardzo zirytowało, bo jak państwo widzicie, mówię podniesionym głosem. Oczywiście zirytowało mnie to, że dzisiaj rano, przechodząc właśnie w tym niedozwolonym teoretycznie miejscu, przechodzę w nim bardzo często i będę przechodził, przechodząc w tym miejscu, oświecony pan pracujący jako zawiadowca tutaj na tej stacji zaczął mnie pouczać, że wezwie policję, że tutaj nie wolno przechodzić. Drogi panie zawiadowco, niech pan napisze raport, że tu przechodzą ludzie i żeby w tym miejscu zrobić przejście dla ludzi tak, jak Pan Bóg przykazał. Proszę państwa, XXI wiek, pobudka, panowie, pobudka. XXI wiek. Tak wygląda dojście na perony od strony normalnej, czyli od strony Czernicy. A tak wygląda dojście od strony Wojnowic, z miejsca, gdzie mieszkają mieszkańcy, którzy tak samo korzystają z pociągu zatrzymującego się na stacji Czernica Wrocławska.